wraz z moimi 300 Spartanami i 7000 wojowników z innych greckich polis ruszyliśmy na wąską przełęcz Termopile, aby zablokować drogę Persom. Przygotowaliśmy się do nadejścia wroga, a ja wiedziałem, że nasza jedyna szansa na zwycięstwo leży w obronie tej strategicznej pozycji. Na miejscu dowiedziałem się, że istnieje górska ścieżka, która pozwala Persom ominąć Termopile i wyjść na tyły naszych wojsk. Postanowiłem obstawić niebezpieczną ścieżkę oddziałami znających teren Fokijczyków, licząc, że Persowie nie dowiedzą się o jej istnieniu. W ciągu pierwszego dnia bitwy kolejne oddziały perskie padały od zabójczych greckich włóczni. Pod koniec dnia Xerxes skierował do walki elitarny oddział nieśmiertelnych, który także został zatrzymany.